Koszt waloryzacji 500 plus do 800 plus to 25 miliardów złotych. Polski nie stać na takie pieniądze i na takie rozdawnictwo. Jesteśmy zdania, że ze względu na to, że ten program już jest wdrożony w Polsce, należy go utrzymać, natomiast nie absolutnie waloryzować go w perspektywie najbliższego czasu. Jesteśmy również za tym, aby program 500, a docelowo 800 plus nie był również przekazywany w ręce obywateli Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce. Uważamy, że należy zrobić zupełnie coś innego, czyli uprościć podatki, ułatwić ludziom zarabianie pieniędzy i w ten sposób spowodować, że będzie po prostu dobrobyt w polskich rodzinach. Ponieważ zdarzają się przypadki patologiczne, czyli te 500 plus, które tak naprawdę powinno było spowodować wyższą dzietność, a nie spowodowało. Te 500 plus wchodzi często do kieszeni, a ostatecznie do lodówek, gdzie możemy znaleźć alkohole. Wiem, co mówię, dlatego że bezpośrednio do nas trafiają takie informacje. Uważam, że program jest szkodliwy i docelowo powinien być utrzymany, na pewno nie waloryzowany.